No, witam wszystkich. Dzień doberek albo dobry wieczór. Słuchaj, ta Olio zajechało z Tesco. No i wyciągamy. Co my tu mamy? Dwa razy pizza express. Americana pepperoni. Powiem wam, że pepperoni to jest moja chyba najbardziej ulubiona. Prawie 6 funa. Powiem wam, może być to dobra pozycja. Dzisiaj coś tego wiele nie było, ale no coś tam było. Co my tu mamy? Jakiś pieprzowy. O, to może być, słuchajcie, do mięsa to może być dobry sos. Kiedyś jadłem taki pieprzowy i naprawdę to była dosyć dobra pozycja. Co tu mamy? Proteinowe, słuchajcie, jogurciki. Ulala, 2,30 za sztukę. A mamy sztuk 3. Oczywiście moje ulubione jabłuszka. Czy cena już się zmieniła? Funta 30. O nie, słuchajcie, patrzcie, dodali truskawkę, żeby nie było. Jest bardziej bogato. Już nie ma ćwiartka jabłka, tylko jest ćwiartka jabłka i jedna truskawka. Wiadomo, truskawki to nie jest tania. Nie jest tania pozycja. Kurczę, i powiem wam, i to byśmy mieli wszystko z lodówki dzisiaj. Ale patrzcie, ile znowu jest tego pieczywa. Przecież to ludzkie pojęcia przechodzi. Mam nadzieję, że są wszystko te same bułki, bo dzisiaj mi się wcale nie chce tego wystawiać. W ogóle muszę wam się przyznać, że wcale mi się dzisiaj po ten odbiór nie chciało jechać. No ale jak już się, kurczę, powiedziało jednak A, to i trzeba B. Ale kurczę, no patrzcie, rewelacja jest. Wszystkie bułki są w sumie ten sam temat, to są te pewnie Tigery. Nie wiem czemu Tigery, pewnie po tej strukturze tej. Czy to jest ser? Nie wiem czemu oni je tak nazwali. Ale powiem wam, że chyba tutaj w Anglii je lubią, bo i chleby są te Tigery, i bułki Tigery, wszystko są Tigery. Jeden wielki Tiger. Dobra, tu mamy pewnie pączków od choroby. A jak? Słuchajcie, patrzcie, ile tu donatów wjeżdża. Tutaj mamy chyba z 5 albo ze 6. Matko jedyna. O, ale oni tu dziwnie robią to. Słuchajcie, tak dziwnie pakują. Tam są wszystkie w worku. Albo się już komuś nie chciało i wiecie, i trochę popakował tak, popakował, a później mówi ten drugi jakiś ziomek, przyszedł i mówi, po co to tak pakujesz, to trzeba wszystko do wora i do jeziora. Wiecie, o co chodzi, nie będę tam nawijał. Tu następny, naprawdę, patrzcie, ile to pakowania. To nie ma sensu, to i tak się wszystko przerobi. Tutaj chyba czekoladowe to są, nie, to są chyba z migdałami. Dobra, ostatni worek chyba, nie, jeszcze jest, nie, ostatni. Ten wjeżdża z czym, a te są czekoladowe i paluchy czekoladowe. Dobra, wszystko wiemy. O, a patrzcie, jak tutaj popakowali. Tam było tak elegancko worki. Ale koleś stwierdził, że się chyba już nie opłaca tak robić. I tutaj cynamonki, patrzcie, i te z budyniem. To już zostały tak pyknięte po prostu. Bez pomyślunku. No, wiadomo, że te lepiej w papierze, nie? Ale tak naprawdę to i tak efekt końcowy będzie ten sam. Ale dzisiaj jest tych, patrzcie, tutaj jeszcze mamy pączki. Jeny, dobrze, że ja się, powiem wam, wyleczyłem. Chlebek tu wchodzi, o to chyba taki, nie wiem, czy to ten Tigersa, czy jest ten z tym serem. Myślałem, że to w tym papierze to on jest taki lepszejszy, a to jest chyba jeden diabeł wszystko. Ja powiem wam, ja z Tesco to lubię jeden chleb, ale akurat go nie ma. Niestety, no, nie zawsze jest. Matko, jeszcze tych, patrzcie, ile tu jeszcze chodzi, tych. Ach, tych pączków, Jezus Maria, ty. Następny, nie no. Tu mi się ten ziomek by przydał, ale może jutro, bo mi się dzisiaj to już nie chce naprawdę siedzieć. Taki jest ziomek, co brał wszystkie te pączki. On by się tu idealnie dzisiaj sprawdził.
Ulala, ale tego jest. Naprawdę. Oszaleli w tym Tesco, oszaleli z tymi pączkami. Ale patrzcie, wystawiania naprawdę nie ma tu dużo, bo tu jest jedna kategoria, druga, trzecia, czwarta. Tutaj to się pod jedną wszystko wrzuci. Szybko poleci, podejrzewam. 10-15 minut i mamy wszystko wystawione. Tego to nawet nie ma co wyciągać. Zrobi się grupowe zdjęcie i tak będzie zrobione, wiadomo, nie? Dobra, słuchajcie, kończymy. Ja się biorę za wystawiania, a wy się bierzecie za łapki w górę i komentarze. Pozdro, do następnego.